właśnie jechał chyba, nie wiem, ślub jakichś torasów czy coś, flagi rozwieszone, Turcy mieli, a jesteśmy we Francji, jechała żandarmeria. Właśnie jedzie kolejna żandarmeria, teraz po lewej przyjechali, policja jechała. Dosyć zabawnie to wygląda. Wyglądało. Jedziemy dalej w stronę Marsylii już. Nie wiem, czy chyba się to rozsadzywałem, jak z Paryża wyjechaliśmy. Chociaż nie wiem. Nie, dzisiaj charazła mi tylko gadałem. To w Paryżu już byliśmy i załadowaliśmy, w każdym razie załadowaliśmy Paryż, jedziemy na... Znaczy rozładowaliśmy Paryż. Jedziemy na ostatni punkt na dzisiaj i potem na kemping chyba albo hotel. Nie, jutro hotel się kemping. Więc jakoś tak wygląda. Tu tak wyglądają właśnie ulice w Francji. Jesteśmy niedaleko Paryża, nie wiem, może za 150-160 km od Paryża jesteśmy. Tu jeszcze godzina 13 jazdy przede mną do ostatniego.
Holanda, typowa wioska francuska. Taka akurat w miarę spoko. W Marsylii to dopiero będą jaja. Tam będzie kamera praktycznie ciągle na chodzie. Więc słyszymy się później. A więc tak, to tak wygląda właśnie typowa francuska droga. Jechaliśmy z WQS, załadowaliśmy rzeczy. Na Marsylię musiałem wpisać cechwerkę, że to jedzie na magazyn, a jak gdy to dostarczę, to cechwerka nie istnieje, czyli towar, który miałem na pacę, też nie istniał. Działa to na takie zasadzie po prostu, że nie możemy robić kabotaży, dzisiaj kabotaże w ciągu tygodnia mogą być. Że Francuzi to są idioci, kurwa, no to trzeba lecieć o strokulach. Widzisz, jaki fajny ptaszek sobie powiedział, no to sobie nie wiem, skąd. Jest burgues, jesteśmy prawdę mówiąc w samym centrum Francji, można tak to powiedzieć. Gdzieś już 100 km od burgues. Kierujemy się w stronę Lyonu. Gdzieś w okolicach Clermont, Fernand, jak się mówi, albo no, w tych okolicach Clermont, Fernand, nie wiem, będziemy kończyć dzisiaj. I tyle, no, jeszcze mamy 20 km takie drogi. A więc tak, jesteśmy na kempingu, kurwa, trochę jak w horrorze, nic nie będziecie widzieć, bo jest tak ciemno w pizdu, nic nie oświetlone. Normalnie gościu, który mi kurwa dawał bilety, to jak z horroru wyglądał, nie? Są samochody jakieś opuszczone, rano jak uda mi się coś nagrać o 7, jak będę stąd wyjeżdżał, jak nie będzie ciemno, to wam pokażę. A teraz mam taką woda na makaron się gotuje i będzie sos boloński ze słoika. No, serialik jest oglądany na Netflixie, jakiś ultrafiolet. W sumie to by było na tyle z dzisiejszego dnia. No trochę w pizdę dostałem dzisiaj w pracy. Mam nadzieję, że jutro coś więcej postaram się ponagrywać i skleić to jakoś w całość, żeby to miało sens, bo tak. Znaczy to w sumie to są moje pierwsze filmy, jakie wrzucam takiej postaci, więc chyba nie macie mi tego za złe. No i proszę bardzo, jedziemy sobie do Lyonu. To tak właśnie wygląda droga na Lyon. Cenica jest ładniejsza, ale to latem, zimą to nie pojedzie, ale to drogą na Izę. Mamy jakieś 50 km do Lyonu. Najniebezpieczniejsze miasta we Francji od jednego dnia. Więc
samym centrum, mógłbym powiedzieć. Kilometr 600 mamy do punktu. Z lewej strony mam starówkę, ale to wam nie pokażę za bardzo, bo Lyon jest jednym z gorszych miast, jeżeli chodzi o jazdę we Francji. Tak, GoPro mi niestety padło. Tutaj jadę drogą na Sisteron. Zobaczcie sobie, jak góry wyglądają. Tutaj też porobiłem fotę, które wrzucę. Więc będzie w sumie spoko. Muszę trochę chować telefon, bo w żandarmii będę jechać, to jest 90 euro. Za to. Droga na Sisteron. Góry. Przebijamy się przez góry w stronę Marsylii. Kamperki jeszcze śmigają. Dobra, odezwę się do was, powiem. Zrób fotel. Jak? Kręć. Gaz. Gaz. Gaz!
nagrywają. How turn around? Tam nie zaczniesz pokoju, co? How turn around? Co? How turn around? Obrócić chcesz? No bo jest taki. I co? No nagrywa. Ale musi być prosto i tu jest taki sobot. To nie wiem czemu. No już teraz nagrywa. Ale taki. No i ona się obraca sama. Ale sum nie ma. A jest taki. Nie, bo to wypadnie taka lekka sportowa. A so it's only here. Ale ładny, bo ten kosztuje taki 1000 zł, że... No ale to ten użytkę możesz kupić za 300-400. A, 300? Ja z nas to kupiłem. No, ale co to robisz, czy będziesz kręcił? 3 euro 100 gram. Ja patrzę, ile kosztuje, dobra? Dobra. A więc tak, jesteśmy przy montażu właśnie filmu. Wróciliśmy z Marsylii, ten vlog trochę będzie taki dosyć dynamiczny, że tak powiem. Zostawiajcie suby, łapy w górę i widzimy się w kolejnych vlogach po prostu. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. To był vlog nagrywany z 2 dni. Ten dzisiejszy był na pewno ciekawszy niż te inne dni. Zobaczymy dalej, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj się spotkałem z 2 kolegami z firmy na jednym hotelu i pojechaliśmy sobie zwiedzać Marsylię, więc spoko. Tak wygląda hotel. Znaczy tam tak wygląda hotel, tam stoi jakiś busik. Tu stoi obok bus kolegi. I to by było w sumie na tyle.